Pełne ręce roboty miały dzisiaj braniewskie służby. Wszystko za sprawą fałszywej informacji o ładunkach wybuchowych podłożonych w budynkach sądu, Urzędu Skarbowego Poczty, Urzędu Miasta oraz Gminy. Alarmujące e-maile trafiły do skrzynek Instytucji Użyteczności Publicznej dzisiaj rano. Z wiadomości wynikało, że na terenie tych placówek został podłożony niebezpieczny ładunek, który ma eksplodować o godzinie 12:30. Niemal natychmiast po zgłoszeniu postawiono na nogi policję i straż pożarną. Z chwilą odczytywania kolejnych wiadomości i przekazywaniu ich policji, pod kolejnymi urzędami pojawiały się radiowozy i pojazdy straży pożarnej. Pomimo podejrzenia, że jest to prawdopodobnie fałszywy alarm, policjanci musieli sprawdzić wszystkie instytucje, do których trafiła wiadomość o zagrożeniu. To również na terenie naszego powiatu doszło do takiej sytuacji. W godzinach rannych do instytucji rządowych, samorządowych, również do wymiaru sprawiedliwości na skrzynkę mailową przyszedł komunikat o podłożeniu bomby. Wszystkie takie komunikaty traktujemy poważnie. Zostały wykonane czynności. W żadnym z tych miejsc nie potwierdził się fakt umieszczenia ładunku wybuchowego. Podobna informacja o podłożeniu ładunków wybuchowych trafiła do wielu obiektów użyteczności publicznej w całej Polsce. Osobie, która wywołała fałszywy alarm, może grozić kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.